Dzień dobry, nie wiem czy dobrze się trafili, ale chcieliśmy wypożyczyć taką książkę kucharską, bo chcieliśmy żonom zrobić niespodziankę i ulepić faworki. Czy jest taka możliwość? Jest możliwość, mamy bardzo dużo książek kucharskich. Ale panowie też dobrze trafili, jest u nas pracownia kulinariów, także dzień można praktycznie się nauczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd panowie, żeście się tutaj wzięli? Tak daleko ze Styżyńca? No tak daleko wjechali do Styżyńca. A bo ja panów znam, nieraz śpiewaliśmy razem. No to chyba, że tak. No właśnie, i tak dziwne, że tyle kierowców. Co załatwimy dzisiaj? A co wy mu chcecie załatwić? No książki chcemy jakieś porządne wypożyczyć. Coś na temat jakichś faworków, nie faworków, zbliża się. A kucharskie. Kucharskie. O lewe ręce. Aha, słuchajcie panowie, u nas w naszej tutaj świetlicy jest pracownia kuchni regionalnej. I akurat faworki, to jest danie tradycyjne i my bardzo często je robimy. Proszę bardzo, tutaj nawet mamy w tej chwili. Proszę poczęstować, spróbować, czy dobre. Jak się podobają? Bardzo smakują, proszę bardzo. To zrobimy takie same. Do pracowni. Tak, więc teraz zapraszamy do pracowni. Pani Kasia tu zaraz was proszę bardzo. Do szkoły. Chodzimy. Zapraszamy za panią Ulą. No to idziemy. Idziemy do pracy. Znajdujemy się w pracowni kulinariów w Perkowicach. Są dzisiaj ze mną, z nami nasi dzisiejsi goście. Z zespołu Barwinek, pan Henio i pan Tadzio. Przejdziemy od teorii do praktyki. Byli panowie dzisiaj u mnie w bibliotece, skosztowali pysznych faworków, więc dzisiaj będziemy też je robić. I do naszej potrawy przygotowałam tutaj składniki, tak w mgnieniu oka. I będzie nam potrzebne mąka, jajka, śmietana, cukier puder, sól, zwykły cukier, olej i smalec do smażenia. Oj Kaśka, nie udałyby się te faworki, żebyś nie dodała octu, no tak. Ani też alkoholu. Ale z tym alkoholem to będzie problem, postanowienie noworoczne nie pije. Panie Tadziu, ale to nie jest alkohol, tylko to jest ocet. Ocet? Więc my pana nie nabawiamy w ogóle. A druga sprawa, to nie jest do wypicia, tylko do ciasta. A, to zwracam uwagę. I do ciasta dodajemy ocet albo alkohol po to, żeby ciasta, jak będziemy smażyli, żeby nie wchłaniało tłuszczu. Już pierwsze słyszę. Rozpoczynamy naszą pracę. Do wykonania faworków będziemy potrzebowali 4 szklanek mąki. Proszę. Na stolicy. Tak, tu jest. A szklanka, czy to jest to już jest odmierzone, także proszę, 4 szklanki mąki. W jedno miejsce, nie po całej stolnicy. Tak, dobrze. Wszystko? Jeszcze tak. O tak, klepać. Zrobimy mały dołeczek. Tak, jak wulkan. I teraz dodajemy 6 żółtek. Proszę. Bijemy jajka do środka. Oddzielamy jajka. Noża. Proszę. Będę potrzebował. Tylko nie po palcach. O, dobrze idzie. Jedno. No, drugie jest. No, drugie już nie duże. Trzy. To jeszcze tylko 3. Jeszcze. Tylko 3. Przeraża mnie pan tym nożem, jak tak uderza. Ale myślę, że palce będą całe. Też tak myślę? Pewnie tak, bo to najpierw rękawice pójdzie muszę. No pewnie tak. Nawet dobrze mi idzie chyba, jak na pierwszy raz. Dobrze. Już nie wiem. Chyba to nie pierwszy. Trzeba robić większy ten, bo... Tak. Się nie będzie mieścić to. Dobrze, mamy jajka. Teraz troszeczkę soli. Proszę, tu z tej strony jest sól. Szczypta dosłownie.
Po jajku? Tak. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę, o tak. Dobra. Dodajemy też dwie łyżeczki cukru, kryształu. Okay. Będzie wiadomo wszystko. Tak. Śmietanę. Prosto. Naszą świeżą tutaj. To wszystko? Tak, tą wszystko tak, śmietanę. Tak. Proszę, łyżeczka od naszych tutaj gospodarzy. Mają jeszcze krowy. Świeża śmietana, naturalna. No i ostatni nasz składnik, ocet. Dwie łyżki octu. Proszę, troszeczkę. Będziesz próbować, czy to ocet? Spirytus. Spirytus? Czekaj, dwie. Na pewno. Dwa. Ale takich łyżeczek to cztery. Cztery. Ręce się trzęsą jakby... Sam zapach. Od zapachu. Teraz, proszę panów, musimy zagnieść to ciasto. I zaczynamy tak od środeczka. Mieszamy i łączymy składniki płynne z mąką. Coraz dalej, 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 dalej. Proszę bardzo, niektórych pan dalej. Dobrze, to już ja tu będę skończył, bo Henio nie chce gnieść. Nie chce Henio gnieść. Że woli żonę gnieść niż ciasto. No każdy ma inne zachcianki. No chce każdy ma inne zachcianki. To on będzie wałkował. Dobra, będzie wałkuje. Będę to robić, bo to wiesz. A pan Tadziu gniecie, tak do środka, do środka. O, tak. I teraz pokażę na pan. O tak, o tak, jak gnieść, to gnieść. A ja ci będę dobrze, nagrania. Dobrze, to teraz tak. A pan Henio będzie podsypywał. Tak. Mów kiedy. Tak, i teraz jak to już takie długie jest, tak. Więc to odwracamy teraz tak. I tak gnieść. I to podsypujemy. Gnieść też trzeba umieć. Trzeba wszystko umieć. I znów ten... Układamy w odwrotną stronę i gnieciemy, i gnieciemy. I tu jeszcze wchłania ciasto tą mąkę. O. I znów odwraca dalej, pan. Odwraca, o tak. Tylko nie zawijaj na razie. Dobrze ci idzie, Tadeusz. Aj, dobrze. Na koniecznie wiedziesz. Główko na świat. Masz tak. I odwraca pan. Tylko nie w tą stronę, tylko patrz pan. Jak jest o tak, nie? Już taki mamy wałeczek. Więc go odwracamy i z tej strony o tak robimy. Tak. I znów mamy tu grupie tego i do środka. Z tej strony. Tak, do środka. O, z tej strony. No. A to jest jakaś technika taka? I znaczy nie technika, więcej powietrza się wtłacza w ciasto. Zawsze tak się robi, tak? Tak. Bo tu, nam chodzi, bo tu nam chodzi o to, pewnie babka żeby... robiła. Ja myślę do 11, to my się jeszcze tu z Heniem przetrenujemy. No pewnie, że tak. Koniecznie. I to się nauczymy. Najpierw do ciebie idziemy. Później do mnie. Nie, no już może tak nie ciecie u jednego. Dobrze idzie. No ta, dobrze, ta ola. I więcej wtedy widzi pan, więcej się powietrza wkłada, bo tu te ciasto się... Przewraca i powietrze w środku zostaje. Nie za powietrze. I znów. Aż tą wszystką mąkę gnieciemy. Dobrze idzie. Bo ciasto na... Czekaj, może będę trzeba tych czułków. Ciasto na chrusty to musi być tak jak na makaron, twarde. Nie całkowicie twarde, one potem jakby ty się biło... Jeszcze i makaron będziemy musieli przyjechać się uczyć. Kiedyś. A, no jak będziecie mieli chęć, to dlaczego nie? Jeszcze tam odwiedzi. Jeszcze. I odpoczął. O tak. I zawijamy. I dalej. O, coraz lepiej. I znów do środka, do środka. Dwoma rękami. Z rąk. Troszkę mąki można. Ciasto już zagnieśliśmy. Teraz, żeby, bo to jest ciasto bez proszku do pieczenia. Żeby jeszcze wbić jak najwięcej powietrza, musimy to ciasto bić wałkami. Co najmniej 10 minut. Więc jest tutaj dwóch panów, to ciasto podzielimy na pół. Już robimy? Tak. Tak. Tylko na pół równo. Tak, równo, nierówno. I jeden jedną część, proszę. A drugi drugą część. Zobaczymy, pokażę dalej. Można cię podwójnie. Wkładamy je znowu w ten sposób i uderzamy. Jeżeli ono znowu nam się tak rozciągnie, składamy do kupy i uderzamy w ten sposób. Pipi.
Zobaczymy, czy ciasto jest dobre. Ciasto w konsystencji jest takie mięciutkie, bardzo elastyczne, to znaczy, że jest dobrze wybite. Powinno też być lśniące i zaraz zobaczymy, czy w środku wytworzyły się nam pęcherzyki. Proszę, wasze wybicie napowietrzyło pięknie ciasto, można zobaczyć. Teraz z tego ciasta, panowie, zrobimy faworki. Nie wiem, czy robiliście w życiu, czy nie robiliście. Nic nie robiliście. To to by nie było. Robiliśmy wszystko, tylko nie faworki. Wszystko? Tak, tylko nie faworki. No to więc musimy to ciasto, troszeczkę może pierwsze podsypiemy mąko, tak leciutko. O. Mąkę. I to musimy bardzo cieniusieńko rozwałkować. Proszę bardzo, który pan ma chęć? Tak, żeby było tak jak bibułeczka cieniutko. O, ciężka sprawa. Nie ciężka, nie ciężka. A zobaczcie, jak w domu żony ciężko pracują. Ja nie przyglądam się, żeby to zrobić. No tak, i wydaje się, że wszystko lekko, nie? Nie ma tak. To musi być bardzo cieniusieńko rozwałkowane. To wtedy, jak się usmażą te faworki, to będą takie chrupiące i takie dobre naprawdę. Bo grube to będą już mi ślinka twarde. A już szynka cieknie. Jak to będzie odejść od to, Heniu, lepiej grubi, bo ja to lubię, jak pod zębem coś czuć. A tak, to nie, ale one będą wtedy takie, wie pan, gumowe takie, nie bardzo, ale lepiej. Co, ale co nas żony i powiecie, że byle czego nauczyliście tak, się u nas. Róbcie dobrze. Będziemy chwalić po wszystkich odpustach, nie będziemy. Teraz odpustów nie ma. Gdzie byłeś? Ale wszędzie pandemia będą. Tak, teraz nie ma odpustów, także wiecie. Tak jest. Nie ma co chwalić. Tylko musi nam dobrze wyjść. Wyjdzie dobrze. Wyjdzie. Ja widzę, że już że dobrze wychodzi. Prawie, że... O, jeszcze, o! Jeszcze? Pewnie, to musi być cieniusieńkie. O, tak jak ta moja rękawiczka, o! A to ja myślę, czego nie pękają. A, no właśnie, i to też, to nie pęknie. Jeszcze, jeszcze. Ciasto dobrze wyrobione, to ono nawet bez mąki nie powinno się przylepić do drewnianej strunicy, jakie wałkujemy. Czy na pierogi, czy na coś innego. Dobrze zapamiętać. Tak, że zrobiliście dobre ciasto. Dobrze zapamiętać, to już będzie. Ale to nie będę się przyznawał. Tam na tym, na filmie żona zobaczy. Czasem, czasem może kiedy. Mm-hmm. Niespodzianka jak. No już, już faworki, to już będzie twoja dziedzina teraz cały czas. Tak, będzie niespodzianka. Bo ja kiedyś przyjechałem z pracy, żona zrobiła mi obiad, wypiłem piwo i mówię do żony, żebym chciał się znaleźć tam, gdzie jeszcze nigdy w życiu nie byłem. Aha. A żona mówi, no to proszę, zapraszam do kuchni. A i co? No, no i no i niespodzianka był. I niespodzianka była. Niespodzianka. No idzie pan. No idzie pan jak bibułeczka. O takie, takie cię dzisiaj. No. Tylko te końcóweczki jeszcze już, w koło. Już teraz wiem, na czym to polega. Trzeba mocno no cisnąć. Więcej nic. No musimy coś pana nauczyć, nie? I teraz będziemy te faworki robić. Więc tak, mam to takie, mam przyrząd radełko do ciasta, ale może być nóż. Ale tym wygodnie się nie. Więc musimy pociąć to ciasto na takie paski. Ile tutaj jest? 2-3 cm, 2,5 pewnie. O. Ten placek cały tniemy na paseczki. Oj, krzywo trochę, ale... No nic. Ale to... Ale to będzie to domowe roboty, to musi być krzywe, nie? To odkładamy. No, może zrobimy też. Jeszcze jeden. Tak. I teraz tniemy w ten sposób. O. To może na pół. Takie dłuższe, krótsze, no wiecie, to jest domowa robota, to nie musi być wszystko pod centymetr. To tylko w firmach pod centymetr robią. No, Katarzyna może rozgrzewać... We'll be right back.
Na patelni rozgrzewamy olej z dodatkiem smalcu, po to aby smalec dodajemy, po to aby nasze faworki nabrały takiej kruchości. I patrzymy, czy rozgrzało się. Tak. Olej jest, tłuszcz jest rozgrzany, od razu widać po zachowaniu naszego faworka, wypłynął na powierzchnię. I tak wkładamy kolejne. Do obracania faworków używam wykałaczki, jest mi ją najwygodniej, ale może to być też widelec bądź inny przyrząd. I już jeszcze chwila i pierwsza partia faworków ląduje na tacy wyłożonej ręcznikiem. Później bierzemy trochę mniejsze. Proszę, wycinamy mniejsze. 8. Tylko mocno szklankę nie dusimy, żeby. I teraz takim małym narzędziem. 8. 2, 4, 6, 8. Nie za mocno. Naszym tematem dzisiaj były chrusty i róże karnawałowe. Panowie z Barwinka sprawdzili się na medal. A my życzymy Państwu udanego 6 czwartku.